Serwus, ja to będzie dla wszystkich bardzo gorący, bardzo rzeczy. Ja jestem Milki, a to jest vlog. Witam serdecznie w mokrych włosach. Jestem już pomalowana, wstałam rano i dzisiaj znowu widzowie vlog, dlatego że poprzedni vlog bardzo fajnie się przyjął i wam wszystkim w sumie się podobało i stwierdziłam, że okej. Skoro tak dobrze się przyjmują te vlogi, to nagram jeszcze jednego i zobaczymy, jak ten się przyjmie. I sprawa wygląda tak, że dzisiaj jak ja to nagrywam, jest poniedziałek, a pewnie jak wy to oglądacie, jest około czwartku albo piątku i za tydzień, w sumie za tydzień, no w piątek się wyprowadzam, więc za tydzień mnie już tutaj nie będzie. Także dzisiaj się troszeczkę popakujemy, pójdę na paznokcie też przy okazji i co? I myślę, że będzie fajny dzień, także zabiorę was w jakieś fajne miejsca. Może, zobaczymy. No i co, proszę was bardzo serdecznie, żebyście stawili łapkę w górę na sam start tego odcinka, bo jeżeli po prostu będzie tych łapek dużo, to będzie kolejny vlog. Co jeszcze, jakby chciałabym wam podziękować za odbiór tamtego pierwszego vloga, dlatego że mega dużo było łapek, jakby może wyświetlenia nie powalały, albo bardzo duży czas oglądania. Fajny też odzew w komentarzach, także stwierdziłam, że po prostu zrobię jeszcze jeden vlog. I co, ja ogólnie już jestem pomalowana, tak jak już wcześniej wspomniałam i umyta i muszę zrobić włosy dzisiaj, muszę zrobić śniadanie, więc chyba zacznę od śniadania, potem włosy, potem odcinek, potem paznokcie i potem znowu odcinki, bo muszę nagrać na zapas, bo jak mówię, co tydzień już mnie tutaj nie będzie, ja pierniczę. Zostaje mi 4 dni w domu. 4 dni. Ale mocna sprawa. Dobra, widzowie. Lecimy na górę do kuchni chyba i idziemy coś po prostu zjeść. Takie kubki do kupienia. W pierwszym gopisie Milky Way robi mi się herbata, także nie będzie mnie słuchać zywy. Dzisiaj widzowie szef kuchni, czyli ja serwuję jajecznicę z 3 jajek, także będzie totalna smakowa. Robię normalna akcja, może sobie upsi. Ogarnąć, nie wiem nawet ile słychać, mam nadzieję, że cokolwiek słychać. Co? I robię sobie jajecznicę. Jak zrobię już jajecznicę, to zjem. Taki jest plan ogólnie. No i potem chyba zrobię włosy, chociaż mi się strasznie, strasznie nie chce. I muszę nagrać dzisiaj filmy. 3 filmy, w tym jeden w sumie już nagrałam, czyli 2 filmy de facto. Czyli jeden przed kosmetyczką, jeden po kosmetyczce. I potem co? I potem muszę zmontować te wszystkie filmy, wrzucić i tak dalej. Mam już filmy w sumie do czwartku, ten będzie chyba w piątek, albo ten będzie do czwartek, w sumie nie wiem. W każdym razie co? Całkiem fajnie, naprawdę bardzo pozytywnie. Ja się cieszę. Że już się wyprowadzam w sumie, cieszę. Inaczej się nie mogę doczekać, inaczej troszeczkę się boję, ale wydaje mi się, że wszystko wyjdzie naprawdę bardzo dobrze i dzisiaj w ogóle mam dobry humor w sumie, bo przypomniało mi się, że 9 października idę na koncert Darii Zawiałów, tak, to już w ogóle totalny koks, mega się nie mogę doczekać, jakby to jest koncert, który tak długo czekałam i w końcu się udało. Także serio, mega się nie mogę doczekać i to już w sumie niebawem, jak już będę mieszkała w Krakowie, także w ogóle już koks. Co? Już się już masło ogarnęło, także ja idę robić dalej jajecznicę i pewnie się widzimy, jak już zjem i nie wiem, jak będą być włosy, cokolwiek takiego. No, zobaczymy, widzowie, tak jak zawsze i ten. Idę robić jedzenie. Wielki kucharz. Ok. Oto jest przepyszne śniadanie. Przyrządzone przeze mnie, herbata w pięknym kubku, który możecie kupić w pierwszym linku w opisie, słuchajcie, zapraszam najserdeczniej. I w ogóle chciałam wam się podzielić taką refleksją, że nie wiem, czy tak macie, że jak słuchacie jakiejś piosenki z jakiegoś okresu, to wam się przypominają te uczucia i takie macie, nie wiem, dziwne uczucie nostalgii czy coś takiego. Ja właśnie od paru dni słucham cały czas mojej playlisty Dany, która jest na Spotify dostępna, więc jeżeli chcecie, to możecie sobie polubić czy coś. W każdym razie, jakby słuchałam tych piosenek Lana Del Rey i mam takie dziwne uczucie, bo jakby słuchałam ich w takim okresie grudzień, kwiecień, wydaje mi się, że nałogowo i nie wiem, tak dziwnie się czuję. Mega dziwnie. Także tylko tutaj chciałam mówić. Taką refleksję się podzielić na ten temat. To jest nawet nieważne. Ważne jest to, że idę teraz sobie zjeść pyszne śniadanie i pyszną jajeczniczkę. Ja uważam, że ta osoba, która będzie kiedyś ze mną mieszkała, ja będę robić jej śniadania, to jest po prostu najszczęśliwsza osoba na świecie, bo moja jajecznica jest idealna. Włosy wysuszone i teraz je chcę wyprostować, ale jakby jak suszyłam, to sobie tak myślę,
Może ja dzisiaj pokręcę, bo miałam ostatnio kręcić na odcinku, ale jest godzina 11 i za 2 godziny do kosmetyczki, boję się, że jakby mi to nie wyjdzie i będę musiała będzie mieć na nowo włosy i je prostować i tak dalej, a nie, jakby, no nie chcę ich tak przeciążać. Dlatego też chyba tego nie zrobię i po prostu je będę tak jak zawsze prostować. I tyle w temacie, także no. Teraz było sprostowanie moich włosów. Nice. No dobra, ogólnie to udało się, w sensie wyprostowałam włosy, jest godzina, nawet nie wiem, która, bo zapomniałam sobie sprawdzić, ale pewnie około 11-12. I co? I w sumie teraz nie wiem, jaki mam plan, w sensie jakby nie wiem, co mam robić, troszeczkę mi się nie chce iść do tej kosmetyczki, w sensie mam sobie poleżeć w domu, bo wiem, że to są moje ostatnie dni, ale no kurde, nie wiem, mało ochotę poleżeć cały dzień w łóżku po prostu. Trochę mi się też humor w międzyczasie popsuł, ale już to już mniejsza. I co? No i muszę filmy nagrać, to przede wszystkim, także chyba teraz sobie ponagrywam, chociaż jeden film jakiś nagram, zobaczymy, a potem kosmetyczka. Jestem widzowie ubrana i co? I pomyślałam sobie, że zrobię jakieś zdjęcie w końcu Instagrama, ponieważ ja na moim Instagramie żadnych zdjęć nie wrzucałam. Co jest mój usam, nie tak, nie wiem. Także nie wrzucałam żadnego zdjęcia na Instagram od dłuższego czasu, więc myślałam, że czas zrobię jakąś fotkę, więc zaraz zrobię. I potem teraz jadę do kosmetyczki, potem jadę zawieźć auto do mechanika nareszcie i będę mogła nim jeździć. I co? No i tyle. I nie nagrałam w końcu żadnego filmu, jakby szukałam po prostu na YouTubie, przeglądałam jakieś kanały, bo na sobie stare odcinki w ogóle Julii Kostery. Nie wiem dlaczego, ale miała taki mood. I ten, no jak wrócę, będę musiała po prostu coś ponagrywać, ale myślę, że to ogarnę. Wymyślałam już nawet co, także czekam na Eliszkę. Na Eliskę, że wróci ze szkoły, a ja teraz idę się ogarnąć, w sensie muszę sobie pomalać usta, wiadomo, wiecie, co chodzi. I słuchajcie, robię sobie zdjęcie na Instagrama i tak pomyślałam, że zrobię w pokoju i tu mam w ogóle światła i stwierdziłam, że mogę z tego skorzystać. Jakieś na przykład różowe zdjęcie zrobić, czy coś w tym stylu. Nie wiem, coś się ogarnie, także no, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej. Zrobiłam zdjęcie, więc jeżeli chcecie zobaczyć, to zobaczcie na mojego Instagrama Milkacz przez 2, jest zawsze wyszło fajnie, tak mi się wydaje. Także ogarnijcie, jeżeli je zobaczycie i napiszecie, że jesteście z filmu, to postaram się, nie wiem, zaserduszkować czy coś. A ja teraz lecę praktycznie do tej kosmetyczki, mam 20 minut, także no, a muszę iść na nogach, bo moje auto jakby nie jest sprawne i dopiero potem je założę. Także muszę lecieć. Myślę, że mi się trochę nie chce, ale myślę, że będzie fajnie i będą ładne paznokcie. W sumie nie wiem, jak je zrobić, wydaje mi się, że skończy się na czarnych. Well Wonka, ale ten, no zobaczymy. Zajmę sobie kosmetyczki, ale się tak głupio. Jak wiecie, to zawsze mam wrażenie, że ktoś to nie będzie stał i będzie przypał. Nie wiem, czemu tak wyszło, bo mam za 20 minut kosmetyczkę, będę tam za 5 minut. Jodo. Dalny jodo. Jest już, nie wiem, w sumie 14:40, coś takiego, jestem już po, że zrobiłam czarny ostatecznie, stwierdziłam, że dawno i nie miałam czarnych, serio, zrok chyba, więc zrobiłam i cool, jest strasznie ciepło i kurczę, jest mi mega ciepło, mega, mega, jedzie jakieś auto, jest mi wstyd, wait. Dobra, umówmy się tak, że nie jestem dobrym vlogerem, ale to jest nieważne, ważne jest to, że mam już paznokcie i są naprawdę zarąbiste, bo podobają mi się, są czarne, także fajnie, dawno nie miałam czarnych paznokci, naprawdę bardzo dawno, także fajnie w sumie, że je zrobiłam, zastanawiam się też nad szarym i nad brązowym, takim jesiennym kolorem, wiecie o co chodzi, ale jednak stwierdziłam, że zaszaleję, zrobię sobie czarne, jakby jest to chyba mój ulubiony kolor, jeżeli chodzi o paznokcie, bo tak najładniej wyglądają, serio, podobają mi się. Także git. Polecam go serdeczne i co? I teraz muszę coś zjeść, bo jestem strasznie głodna i wymyślałam, że zrobię hamburgery. Ale nie wiem, czy mi się chce, więc pewnie się skończy na tym, że po prostu sobie odżyję kotleta, zrobię ziemniaki i tyle. Nie wiem też, od której Liza wraca, czyli robić jakieś coś jedzenie, czy nie. Muszę też po auto jechać. Nie, auto nie zjechać, tylko zawieźć auto. I co jeszcze? Muszę zrobić odcinki nagrać. No, także odcinki też są ważne, więc będę musiała je ogarnąć, ale szczerze to, kurde, nie chce mi się. Jakby mam teraz takie... Tak sobie wyczuliłam po prostu tej kosmetyczki i teraz mam takie, też bym teraz poszła spać, oglądała film jakiś, ale przestałam w sumie w ogóle, jak mi robiła paznokcie, to sobie myślałam, że ja pierniczę, to już wyprowadzam się w piątek, ja sobie to jest niemożliwe, jakby jara się tym totalnie, ale jednocześnie mam takie, to już jest w piątek i strasznie szybko to zleciało, mega szybko, więc nie wiem, zobaczymy jak to wszystko będzie i muszę też dzisiaj pakować też, to jest też ważne, a strasznie też mi się nie chce tego zebrać, bo jakby myślę o tym, ile ja rzeczy mam spakować, ile mam rzeczy zabrać. Mam takie, no nie, no ciężko będzie, także nie wiem. Zobaczymy. Ale mam nadzieję, że wszystko uda mi się dzisiaj zrobić i zrealizować cały mój plan zadań. Eliza. Czego? Co to jest za
Nic nie robienie. Mają. Po szkole? Ty nie masz lekcji do zrobienia? Nie, nie masz. Także ja się za tydzień wyprowadzam, a ty mi mówisz, że mam stąd pójść? Nie, nie mam. Ała! Będziesz tęsknić? Tak, tak, bardzo. Nic tu nie widać przez swoje ramię. Bardzo będę tęsknić. I co jeszcze 4 dni? A jak widzimy to oglądają, to już się jutro dzieje, albo dziś nawet. Tęsknisz? Mhm. Już tęsknisz? Tak, będę tęsknić. Będziesz tęsknić? No, bardzo. To się dzieje, Liza, w sumie już jutro, jak widzimy to oglądają, a za 4 dni w naszym czasie. No, który dzisiaj jest? Poniedziałek! Ale to jest ostatni poniedziałek, tutaj już nigdy nie spędzę tej poniedziałku takiego. No. Bo nie wiedzieli, kto miał mnie zawozić do szkoły. A, tylko na tym się zależało? Nie. Tylko jedno ci w głowie. Ja pamiętam, jak nagrywałyśmy ostatni odcinek Gniewoda i mi w tym przykro było. Czemu ci było przykro? No bo to był ostatni odcinek Gniewoda. Co z moimi wyrazami? No mega fludy to jest. Będzie ja też tak. Okej, okay, Jola. Zobaczymy, co będzie. Tak, a będziesz przyjeżdżać, co? No, muszę pociągi ogarnąć. No. Przykro. No trochę tak. Ja spędziłam całe moje życie, słuchajcie. No. Ile masz lat? 14 lat mojego życia. 14 lat. No, mojego też z tobą spędziłam. 14 i pół roku prawie. No tak dokładnie, mogę jeszcze w godzinach i minutach sobie policzyć. Nie, 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 aż taka dobra z matmy nie jestem. Wstańcie dwa z mat. To sprawdziamy. Eliza, nie słabnie. Nie, wiesz, punktów. Kogo ty jesteś siostrą? Nie możesz dawać takich ocen. Ile miałaś? 12 punktów. No 30. Prawie to. Wiem, że muszę. Juszko. Mhm. Ej, czemu ja tak nie wyglądam, jak skróciłam te włosy? To wygląda jakoś lepiej, jak skróciłeś. To się zwa... Nie wiem jak, ale... Hot girl summer, hot girl winter. Będziesz hot girl winter. Fakt, hot girl winter. Chętni. Call. Pisać na IG. IG, dobra. Jolo, Elisa. Let's go. Moja mama jest zła, dlatego że na dywanie wysłała nam zdjęcie dywanu, na którym był odbity, ojeju, ale jest odbity but. Czekajcie, ja wam tak pokażę mniej więcej. Patrzcie, tu jest odbity but jakiś. I musimy teraz dojść do tego, kogo to jest but. I on ma jakieś takie kwadraty. No nie, Elisa, to jest na pewno za duże na twój but. Ale na mój? Nie wiem, ja nie mam takich kwadratów. Ewentualnie w Air Force'ach. Czekaj, zaraz sprawdzimy. Dobra, chwila prawdy. Nie, to niemożliwe, że to są Air Force'y, bo one mają, nie mają kwadratów. Ale jeszcze Jordany. Aaaa! Także sprawdzimy Jordany. Myślisz, że to mogą być Jordany, Elisa? Nie, bo to jest tutaj, a tam było na górze to. A to jest na dole? Czyli to nie są Jordany. Ja pierniczę, mi zamieszałam odczaić, jaka to jest w ogóle mocna sprawa. Czekajcie, pokaż. Nie, to niemożliwe, bo to jest takie grube. To na 100% nie jest moje. Moje. To jest też nie. To nie jest moje. To jest od nie, naszego. Ja nawet pokażę, bo ja podeszłam do mojego puta. Dobra widzowie, jestem oczyszczona z wszelkich zarzutów. Eliza też jest oczyszczona. To nie jest mój, gdzie mam prosto kąty. Eliza też jest oczyszczona z brudna, brudna. Czyli zostaje tata i mama. Okej. Okay. Ktoś tutaj ma przerąbane. Jest już widzowie 18 i ja się zaczęłam pakować. Wygląda to w ten sposób. Jest trochę bałagan, ale to oczywiście musiała przylecieć jako szat, tylko że nagrywam. No i... Ja bardzo gorąco, bardzo serdecznie zrobić łapki w górę, subskrybuj. Tak, i ten, i co? I zaczęła się pakować jakąś, nie wiem, pół godziny temu i spakowałam jeden karton książek. Spakowałam jakąś 1/10 moich kosmetyków i wszystkie dokumenty. Ale spakowałam to źle, bo jakoś nie wiem. Dobra. Ogólnie to tak. No, tak jak mówię, mam tutaj, jak widzicie, pierwsze pudło karton i tutaj są rzeczy jakieś dalsze, w ogóle wszystkie porozrzucane. Co ty zabrałaś? Dokument. Został go tam. I no i co? I w ogóle to wygląda tak pusto. Patrzcie, tu nie ma nic w ogóle. W tych szafkach też już są opróżnione jako tak. W sensie po prostu wzięłam z nich to, co mi się przyda tam w Krakowie. Bo nie chcę też brać za dużo rzeczy. Ciekawam, co tu pójdzie do mnie. Nic tutaj nie pójdzie do ciebie, bo są dalej moje rzeczy, Eliza. No i co? I w sumie to już no, z rzeczy spakowałam. Fuck.
rzeczy spakowałam w sumie już jako tako wszystko. Tak mi się wydaje, muszę tylko je po prostu jakby dać do normalnych, wiecie, jakichś reklamówek, kartonów czy coś. I z rzeczy, które muszę jeszcze spakować, to są ubrania, ale ubrania chyba spakuję w środę, żeby mieć po prostu, wiecie, w czym chodzić. No nie, w środę je spakuję, żeby mieć już na czwartek jakby chill i w czwartek muszę spakować jakby cały sprzęt, czyli komputer, monitory i wszystko. Nie wiem, jak ja to zrobię, bo jest ciężko i serio, no nie mam pojęcia w ogóle, jakby jeszcze to nie przemyślałam, ale jakoś to muszę spakować. I przykro mi jest, jak się pakuje, jakby ja to po prostu siedzę, oglądam te rzeczy, mam takie, ja pierniczę, ja się wyprowadzę za 4 dni, także mega dziwna sprawa. To ja masz to powiedziała teraz? Tak. Tak. No widzicie, no smutna sprawa. No nie będę ukrywać, że nie, no bo kurde. Smutne. Serio, chcę się pakać w sumie, jak się pakuje. To są moje teczki. Są moje teczki. I co? I ogólnie to za godzinę jadę do babci, bo też bym chciała się z nią pożegnać. A to jest w sumie ostatnia w ogóle, jakby wiecie, ostatnia moja okazja na to. Bo no następny raz się dopiero święta z nią chyba zobaczę prawdopodobnie. Także. Mocno, naprawdę jest mocno, niestety nie będzie takie ciężkie. Widzę się po pokazach. No kije widać. Lisko. Jejku. Co ty tu bez mnie zrobisz? Nie wiem. Mogę zabrać ten pędzel. Nie, to jest mój pędzel nowy, więc muszę go zostawić. Sprzątać. Okej. Okay. W sumie nie da się popłakałam. No nie. Okej. Okay. Dziwne. Mega dziwne. No ogólnie to już jest w sumie koniec dnia, zrobiłam to co chciałam zrobić, byłam też na spacerku zaraz i co, i kończę vloga, byłam u babci i w sumie to było bardzo wzruszające, także no, nie będę więcej się tutaj wypowiadać na ten temat, dzięki, że ze mną byliście, widzimy się jutro, będziemy się w nas jeszcze tak jak codziennie, dzięki wielkie za to, że serio oglądacie te filmy i to jest bardzo, bardzo miłe i to jest mega wsparcie dla mnie, także dziękuję. I w ogóle pewnie mniej więcej jak to wygląda, mam już pustą szafeczkę, wszystko puste, to są jeszcze jakieś rzeczy do wyprowadzki, to już mam takie spakowane, które biorę na pewno, także no. Dzięki jeszcze raz, łapkujcie, subskrybujcie, do zobaczenia, widzimy się jutro o 18:30, cześć, kocham was mocno, ten, do zobaczenia, cześć, widzimy się później.